Podobno ryby są szkolone, tak je szkolił Polski Związek Wędkarski, żeby nie wpływały tutaj na teren prywatny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Troszeczkę chwilę w sumie mi nie było. Cały czas sobie gdzieś tam mówiłem, jak żeście oglądali live'y, to głównie na żwirowni rzeszowskiej. W dalszym ciągu wybieram się na żwirownię rzeszowską. Pogoda jest do dupy, że tak wam powiem. Po prostu jak jest cały, tak cała jak jest pogoda w całej Polsce. Tak jak u mnie, 4,5 stopnia dzisiaj. 4,5 stopnia. Jadę na żwirownię rzeszowską, fiderek, jedna karpiówka, fider. Tak to wygląda. I co, tak sobie myślałem. Bardzo dużo osób pisze do mnie, żebym ponagrywał też jakieś poradniki, cokolwiek i tak dalej. Bardzo dużo osób, coraz więcej osób pyta się o sprzęt, jakie kołowrotki, jakie wędki, jakie żyłki i tak dalej, i tak dalej. Doszedłem do wniosku, że będę od czasu do czasu nagram taki poradnik wędkarski dla najmłodszych, może nie i starsi. Ktoś do mnie pisał na przełomie tej majówki, co była, bo chwilę mi nie było, jak wspominałem wcześniej. Jak zrobić, na przykład ktoś tam pisał, że spinninguje, jak zrobić pierwszy zestaw z kulką, czy to, czy ma być tak, czy owak i tak dalej. Postanowiłem, że od czasu do czasu będę nagrywał sobie takie poradniki. Jak kogoś nie interesuje, nie musi oglądać. Kogoś może zainteresować, to sobie po prostu oglądnie. Nie kosztem wyjazdów na ryby, tylko jeszcze, żeby było więcej po prostu. No będę miał czas, może zamiast mniej live'ów będzie, to po prostu jakiś poradnik nagram, parę minutowe filmy, 6-8 minut filmu, poradnik, cyk i zmontuję na szybkości i wrzucę, jak ja po prostu to robię. Jeszcze po drodze co? Standardowo jak ostatnio, przystanek w sklepie, jakiejś energii trzeba kupić, bajek energetyki, wiem, że jest niezdrowe, ale lubię. I żwirownia rzeszowska. Dobra, jestem na miejscu, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Za mną w tle żwirownia rzeszowska, tak jak żeście oglądali na filmach, na live'ach, przepraszam was bardzo, na live'ach żeście oglądali, że tutaj spędzałem czas i tu jest właśnie z tej miejscóweczki film. Tak to wszystko pięknie wygląda, zbiornik. Na początek chciałem wam powiedzieć mniej więcej, jak to wszystko tutaj wygląda. Znajduję się w tym momencie na terenie prywatnym. Jest to prywatna działka z tej strony rzeszowskiej żwirowni, która wchodzi parę metrów jeszcze w żwirownię. To jest teren prywatny. Mam tutaj zgodę właściciela, żeby sobie łowić rybki. Cały ten brzeg jest prywatny. Za mną w tle, bo kropi deszcz, pisze teren prywatny. O, zaraz wam pokażę. Chatka, puchatka, gdzie można się schronić przed deszczem. Tak jak teraz już zaczyna coś zsiąpić. Teren prywatny, wstęp zbroniony, cała działka jest prywatna i tak, tutaj ryby niby są szkolone. Z tego co słyszałem, niby są, ryby są szkolone. Tamta strona Polskiego Związku Wędkarskiego, tutaj jest strona prywatna i zbiornik też troszeczkę prywatny, troszeczkę PZW. Podobno ryby są szkolone, tak je szkolił Polski Związek Wędkarski, żeby nie wpływały tutaj na teren prywatny. Tu trzeba, tu, tam po drugiej stronie trzeba mieć opłaty, a tutaj nie trzeba mieć opłat. Oczywiście tutaj, tu jest kawałeczek, bo tu jest parę działek prywatnych, akurat tutaj na tym kawałeczku mam pozwolenie i sobie po prostu wędkuję. Tam są kolejne działki prywatne i tak dalej. Na niektórych po prostu normalnie sobie ludzie łowią, nikt po prostu
nie wygania, przyjeżdżają, łowią rybki, które za pieniądze, ze składek Polski Związek Wędkarski wpuszczał po prostu z tamtej strony, zarybiał tutaj, niby później jakieś afery były i te rybki odłowił, ale za pieniążki członków Polskiego Związku Wędkarskiego zarybiał tam dla członków PZW i szkolił rybki, żeby na stronę prywatną nie płynęły. A ja tutaj mogę sobie bez opłat Polskiego Związku Wędkarskiego, za pozwoleniem właściciela akurat tutaj na tym, łowić sobie za darmo te rybki za rybień z pieniążków, jak to powiedzieć jeszcze, z pieniążków po prostu ze składek, tak? I tyle, no tak, tak to fajnie wygląda, nie? Że nie trzeba płacić, a PZW z tamtej strony zarybiało, nie za moje, i chociaż raz będę łowił, nie za moje. To mi się podoba, dość się opłaciłem, także idę, na górze mam auto, będę rozkładał sprzęt i tak to pokrótce wygląda. Następna sprawa, jaką chciałem jeszcze dodać. Na końcu przyniosę sobie fotel, podbieraki, maty i inne rzeczy. W pierwszej kolejności zawsze rozkładam wędki, żeby wędki jak najszybciej wylądowały w wodzie, i na końcu zawsze składam wędki, żeby jak najpóźniej wyciągnąć wędki z wody. I tyle, co? Fotel zostaje, maty zostaje, bo i tak się nie zabiorę z wszystkim na raz. Paka z przynętami i przygotowanie zestawów, żeby jak najszybciej zestawy wylądowały w wodzie. A potem cała reszta. Pierwszy odjaździk był. Coś, ale to jest małego, ty, ale patrz, ty, może być karaś, ty, może być karaś czasem. Leszczyk. Co, pójdzie wierzchem? Spokojnie. Gra, słuchajcie. Mata jak zwykle co? W samochodzie. Mata jak zwykle w samochodzie, taki leszcz. Ostatnio był... O, spiął się. Pomalutku, pomalutku. Dobra, gra. Szafa gra. I słuchajcie, leszczyk nie męczymy do wody. Nie ma chros, wiecie, bo teraz leszcz ma tarło, ale ten widać nie ma tarła. Może już są potarle, ty leszcze będą w tarle już czy nie? Nie wiem, w każdym razie. Leszczyk do wody, pierwsza ryba. Op. Poszedł. Pierwsza ryba, także zaczyna się pomalutku rozkręcać. Zobaczymy, co będzie dalej, nie? Dzisiaj pelecik dwójka. Standardowo trzymam się jednego zapachu, orzech tygrysi z halibutem i jedziemy z tematem. Jesteśmy gdzieś z 15 minut, tak, z 20. Dojechał Mariusz, kolega, także dwie karpióweczki, tam bliżej grążeli, jedna wędka ta bardziej ze środka, jedna troszeczkę tak. O, tak żeśmy wędeczki sobie poustawiali, o. I co? Jedziemy, czekamy na big karpie. Big fisze, jak to się mówi. Big fisze. Dużo razy byłem tutaj, jak oglądaliście live'y, byłem tutaj dużo razy. Ten filmik wrzucam, oglądacie. Nawet na ostatnim live'ie leszcz wyjechał, wrzucałem zdjęcia z karasiem, cały czas te leszcze biorą. No wrzucam ten film, bo pasuje coś po prostu wrzucić wam, nie? Żebyście mogli sobie, jak w tym momencie oglądacie, to po prostu oglądnąć. Cały czas czekamy na karpie, na duże karpie powyżej 10 kg, takie ryby nas interesują.
cały czas Leszcze po prostu, no już wypowiadałem się kiedyś na temat Leszczy, no walka praktycznie zerowa z Leszczami, to jest bardziej taka spławikowa ryba, taka sportowa ryba na kilogramy, jak ja to mówię, i tak to wygląda. Co standardowo mieszanka w tym sezonie dla mnie niezawodna, Debice Halibu 2 mm z Debice Orzech Tygrysi 2 mm. I czekamy dalej, i czekamy dalej. Tak jak wspominałem na początku filmu, tam, z tamtej strony PZW, tu teren prywatny za zgodą Mariusza. Tak, nie? I ryby ponoć szkolone tam w Dobrzechowie, w PZW mówili, żeby szkolą ryby, żeby na ten brzeg po prostu te ryby nie wpływały. Jak to jest, zobaczymy. Czy karpie też szkolone, zarybiane tam w PZW? Bo one były zarybiane przez PZW. Czy są szkolone te karpie i nie będą tu wpływać na prywatny teren? Zobaczymy. Czekamy. Jest kolejne branie u Mariusza. Jest. Co, leszcze? Leszcze opanowałem, ale ten ładny leszcz. No ty, patrz, patrz, widziałeś? Czekaj, da ci podbierak, czy? Nie trzeba, tak? Nie trzeba, dobra. No i jest. Czekaj, wychodzimy. Ty, słuchaj, ja pójdę jednak do samochodu po matę. Idź po matę, bo to tak na trawie to nie. Na trawie nie będzie, idę po matę, co? To tego jeszcze po prostu normalnie czekaj, normalnie go. Daj mi, głębiej, co, masz 12. Daj mi te szybce, jak mi podasz. Taki. Leszczyk. Leszczyk. Oczywiście do wody. Taki leszczyk elegancki. Co tu było? 12. 12. Niech sobie płynie pomalutku. Niech sobie płynie. Leszcze opanowały. Poszedł. Patrz, 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 tak sobie odpływał fajnie. Ach, i bulki jeszcze na końcu puścił. Haha, no! Malina, się rozkręciliśmy tu. Jest kolejne branie, ale jechało. Na fiderze jechało. Pięknie, ty. A ten? Leszczyk. 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 Kolejny lesz. Leszcze wyjeżdżają co 10-15 minut. Ach, słuchaj, odepniemy go w wodzie. Ja go nie będę wyciągał, nie będę się męczył. Idziemy po matę, nawet nie zdążyłem maty wziąć. Ja sobie tu wejdę po prostu i go odhaczę, spróbuję go odhaczyć w wodzie, żeby go nie wyciągać z wody. O. Węteczkę sobie położę, jak mówiłem. I patrzcie. Powierzchni, nic. Teraz zarzucę. Teraz jak tą wędkę będę przerzucał, to bardziej w prawo jeszcze, nie? Troszeczkę przerzucimy teraz. Bardziej w prawo, na głębiej. Na głębiej pogoda jeszcze. Zimna. Jest zimno troszeczkę. Razie idę wreszcie po tą matę, bo nawet nie ma kiedy czasu iść po matę. Nawet jeszcze nie zdążyłem fotela wziąć z samochodu. Kurde, tyle co chwilę wyjeżdżają. Ryby bardziej wyjeżdżają. Na głębokości siedzą niż bardziej przy brzegu. Zobaczymy. Metoda, ta karpiówka. Co, standardowo, halibut 2 mm, orzech tygrysi i co? I nie ma czasu na zbędne pieprzenie, tylko wędki zarzucenie. Malina! Dobra, dopiero matę przyniosłem, cały czas są ubrania. Siedzimy sobie. I co? Czekamy dalej na big rybę. Tam jeden ciężki zestaw koło tego. Coś tu cały czas podpikuje, coś pika, coś stryka. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy karp wreszcie dziki ze żwirowni wyjedzie. Słuchajcie. Cały czas coś pika.
tych mniejszych leszczyków nie będę wam pokazywał, jak mówiłem na live'ach wcześniej i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jak jakiś większy się zamelduje, to pokażę wszystkich rybek, bo to cały czas coś się dzieje ewidentnie. Leż ruszył, czekamy na tego karpia, powyżej 10 kg. Pierwszy się zamelduje, oczywiście też pokażę, nie? Jak się zaczną brania bardziej intensywne, to wtedy będę prowadził selekcję rybek, żeby po prostu tej drobnicy nie wrzucać, bo to nie ma sensu, nie? Tylko coś fajnego. A temperatura, jak widzicie, mówiłem wcześniej, kurde, 4,5 stopnie w maju. Także ta ryba, no, później się odpala, jest to dzikie, bo znaczy dzikie, no, nie jest to woda ani, przepraszam, pół prywatna, pół PZW, nie komercja, tak to wygląda. A słoneczko wychodzi, ale zimno jest. Wyszło słonko na spacerek, zdjęło majtki i sweterek. Tak jest, co? Mam nadzieję, Mariusz, że niedługo będę chodził w samych majteczkach tutaj, co? Po żwirowni, a tam dziewczynki po drugiej stronie fajne latają, nie? Idzie się tu naoglądać, bo tam plaża z drugiej strony jest. To kurde ty, muszę kurde jakiś dobry sprzęt z zoomem sobie załatwić, nie? Nie będzie? Nie wiadomo, czy patrzeć na ping-pongi, czy na inne ping-pongi. Słuchajcie, nie? Większe okazy właśnie. Nie wiadomo, czy będę się patrzył na wędki, czy będę patrzył się, co mam na ping-pongi, ale nie te przy wędkach, tylko inne ping-pongi. Co? Czy ktoś inny będzie się na twoje ping-pongi też patrzył? Albo ktoś inny będzie mnie tu podglądał. Na moje berło króla, karpiarzy, co? Oczywiście z dystansem do siebie. I do was wszystkich, mordeczki, łowimy dalej. Kolejny leść. Damy go teraz, nie? Na matę. Tarło mają, mówiłem, patrzcie jaka tarka. Parę jakie tarło mają, z krzaku wyjechał. O, jest tarka, w tarle. Tamten może był samcem, czy wszystkie mają chrosty, czy nie? Co? Jak myślicie? No tamte nie miały. Nie wiem, na leszczach się nie znam. Wiem, że dużo leszczy chodzi po różnych osiedlach u nas w Rzeszowie. Na Nowym Mieście dużo leszczy widziałem, bez obrazy, na Baranówce parę leszczy. I leszcze też są gdzie? Na żwirowni rzeszowskiej, tak czy nie? Szafa gra. Proszę bardzo. Dumbbells, device, który niedługo się pojawi w ofercie, na przykład na tej wenteczce. Ja mam tego dumbbellsika. Także tak to wygląda. Jeszcze tego nie ma, powinno się ukazać w przeciągu 2 tygodni, pracuję. I jeszcze nad tymi ciuchami, zobaczymy. Nie męczymy rybki, potem będziemy rozmawiać, niech sobie idzie do wody, co? Gra. Kolejna rybka, leszcze opanowały, leszcze biorą nawet na duże pelety, na małe pelety, na średnie pelety, na jakie chcecie wielkościowo pelety. I następne piknięcie w tle cały czas, na prawej wędce przed chwilą było branie ping-pong do brzegu, zjechał i niestety nie dało się. Znaczy nie, no zostawiłem mu dalej, zobaczymy, kurde, i pada, przed chwilą kropiło, znowu wychodzi słoneczko, dalej zimno. Aha, konkurs trwa dla osób łowiących na moje produkty, Debajca, ostatnio na live'ie. Nie na live, ostatni filmik jest konkursowy, także zapraszam, nie wiem czy do wszystkich dotarło, czy nie dotarło, bo mało było bardzo wyświetleń, zdaję sobie sprawę, że w tym momencie, kiedy wrzucałem ten filmik konkursowy, mnóstwo ludzi było na majówce, dlatego bardzo mało wyświetleń wszędzie było na różnych też kanałach, dlatego jak kogoś
Jak ktoś pominął ten filmik konkursowy, zapraszam, żeby wrócił sobie do tego filmu konkursowego. Wysyłacie cały czas zdjęcia z rybkami, niektóre wrzucam stopniowo, jak mam czas, co łowicie na pellet device, na produkty moje device. I tak to wygląda, a przyszedł do nas kolejny wędkarz. Jest pan fotogeniczny. Jak tam, bierze coś? Marnie? Tam. Pan mówi, że marnie tam. Proszę. Mało oko, nie? Tam w kolejnym. Gdzie? Także tam okoniki łowią, ale duże takie, coś po 30. Nie, nie mam coś takiego, ale takie. Ty, grążele teraz wszedł. Widzicie, ho? Tam chodzi, patrz. O, znowu leś. Znowu leś. Odpędzewniemy go jeszcze w wodzie. Jest delikatnie zapięty. Na matę go. Na matę. O, dzisiaj cały dzień tylko leszczy. Ale ładnie poszedł, nie? To był odjazd taki typowo karpiowy, ale... Co, do zdjęcia będzie ten lepszy, czy tamten? Dobra, leci rybka do wody, puścimy z pomostu może, żeby on nie płoszył tych rybek tam, co? No. Nie chce, płynie. Poszedł. A pod oponę poszedł. Pod oponę i już popłynął. Popłynął na żwirownię. No i takie leszcze biorą. Nie możemy się przebić za te karpie, ale dopiero... O! Dopiero się zaczyna, cały czas podpikuje, cały czas coś się dzieje, na okrągło. Ale te leszcze jak cały czas, takie samiutkie. No takie 30, 40, większych na razie nie ma. Myślę, że 40 nie będzie, 35. Ja, 35. No. Czekamy na duże rybki. Dobra, leszcze wyjeżdżają cały czas, tak mówiłem, nie będę wam pokazywał tych leszczy cały czas i tyle. Nie wiem, te leszcze nieznaczone, nie wiem, czyje to są leszcze, czy z tej strony, tamtej, no nic nie było. Ten Polski Związek Wędkarski mógłby tutaj jakoś znaczyć te ryby, bo ja nie chcę od nich nic za darmo, nie chcę od nich tych ryb, nie płacę i niech po prostu sobie te rybki pływają, wszystkie idą do wody, tylko mogliby je znaczyć, czy są to ich, czy to nie są ich, nie wiem. W każdym bądź razie leszcze wyjeżdżają. Zobaczymy, jak wyjedzie pierwszy karp. Czy może ty, Mariusz, może na karpiu będzie co pisać, co? PZW Okręg Rzeszów na karpiu z boku, co? Mi się wydaje, że na pewno. Na pewno. Z boku na karpiach. Zobaczymy. Nie wiem, jak uważacie. Czy powinny być tak znaczone? Tu, tam? Się płaci, tu nie? Czy będą karpie znaczone i będzie pisać polski PZW Okręg Rzeszów? I na nim jeszcze powinien być napisany taki, są takie pieczątki jak bite, jak na krowach czy na świniach, nie? Znaczniki. PZW Okręg Rzeszów i wymiar ochronny. Cyk, na każdym rybie. Karpie chyba mają jeszcze jakieś takie jakby lokalizatory, żeby nie podpływały do wędkarzy. Tak. Jeszcze powinny być lokalizatory. Tak właśnie, siedzimy dalej, słoneczko wychodzi. Cały czas się chmurzy, ale teraz jest o wiele lepiej, jak słoneczko zachodzi. Ja, wiecie, jestem zmarzluch, kurteczka musi być, bo mi jest zimno i tyle. Musi być naprawdę upał, żebym się wyrozbierał. Wtedy znowu mi żebra zaczyna widać, ale to nic. Co? Ciągle leszcze. Co? Myślę, że taka no 40 by była. Na to wychodzi, no. Do wody od razu. Zaczyna zacinać deszcze. Poszedł.
trzciny. Następny, spójrzcie, ale patrzcie jaki spasiony, patrzcie jak wpieprza, widzicie, spasiony albo ma tarło, ale ten nie ma tarki, tylko o, ale jest spasiony, co? Barak żrął. Brzuch ma taki wypchany bardzo, oczywiście tak, do wody. Znowu kropi, o, płyń sobie. Dobra, kochani moi mili, moi telewizowie, będziemy się zwijać pomału. Taka pogoda jest jaka jest, cały czas leszcze opanowały odcinek, nie udało się wyciągnąć karpia, ale dopiero się to wszystko zaczyna. Tak jak mówiłem na live'ach, jak mnie oglądacie, to mówiłem, żwirownia rzeszowska jeszcze na opuszczone stawy tam, gdzie byłem, w okolicach Rzeszowa, gdzie nie ma opłat Polskiego Związku Wędkarskiego, tam też zaglądnę. Dopiero się zaczyna, zaczyna się pogoda, bo sezon, jak pisałem kiedyś, nigdy się u mnie nie kończy. Jest tylko lepsza lub gorsza wędkarska pogoda. I tyle, konkurs cały czas trwa. Na ostatnim live'ie możecie wysyłać foteczki, wysyłać mi prywatnie na rybki łowione, na produkty. O, znowu coś, co? Co? Produkty, na które łowię, macie w opisie filmu dokładnie, jakich zestawów używamy, koszyczki i tak dalej, i tak dalej. Aha. I co? To dzisiaj ten Mariusz, kukurydza akurat i bajca, wziąłem ze sobą 12. Także produkty wszystkie, na które dzisiaj łowiliśmy, macie w opisie filmu. Do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, komu się podobało, komu nie. Łapka w górę albo w dół. Do następnego. Ciach bajera.